Parsza 31, Emor, powiedz. I te dwa rozdziały, czyli 21, 22, jak zauważymy lub nie zauważymy, ale generalnie tutaj chodzi o kapłanów, czyli w pierwszym wersecie czytamy: oznajmij to kapłanom, synom Aarona. Czyli te rzeczy, które są tu wymienione, ściśle, dokładnie odnoszą się do nich. I tak powinniśmy ten tekst tutaj rozumieć, czyli 21 odnosi się ściśle do Aarona i jego synów, potomków. I werset, rozdział 22, w drugim rozdziale mamy to samo: powiedz Aaronowi i jego synom. Te wszystkie tu wytyczne ściśle odnoszą się do kapłanów i tych, którzy pełnili funkcje kapłańskie, bardzo restrykcyjne, rygorystyczne. Tutaj jak czytamy, to wręcz nie mógł kapłan Aaron dotykać niczego nieczystego. Dobrze, to tak na wstępie. Przysłowiowe trzy pytania do Tory, do tego fragmentu parszy. Co tutaj by nas interesowało? No, mnie zawsze intryguje to powiązanie cielesności, czyli wyglądu zewnętrznego, ze świętością wewnętrzną. Czyli każda ułomność cielesna blokowała bliskie, by to powiedzieć, bo nie relacje, bo każdy może mieć bliskie relacje z Bogiem, ale jakby no, zbliżanie się do miejsca świętego. Służby, tak? Czyli też mamy powiedziane, że nasze ciała stawiajmy jako służbę, jako ten dar ofiarny dla Stwórcy, czyli ta czystość, którą czytamy odnośnie kapłanów, jest jakby uzasadniona też z tego powodu, że gdy weźmiemy sobie, otworzymy 1 Piotra 2,9, może ja przeczytam, zostańmy przy tekście. Ale wy jesteście rodem wybranym. Do kogo są te słowa? Do eklezji, tak? Do wybranki, małżonki. Do zboru Stwórcy, do zboru w Mesjaszu. Wy jesteście narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty, czyli czystość. Tak, bo cnota to jest też czystość, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Światłość też jest tutaj symbolem prawa Bożego, czystości i tego, co Stwórca przez, między innymi przez Mesjasza i Jehoszuę przekazał. Królewskim kapłaństwem, czyli mamy tutaj powiązanie, mamy tu wspólny mianownik, że ta czystość w naszej służbie Stwórcy to nie jest tam byle co, jakaś błaha rzecz. Jeżeli sobie uświadomimy, że w tej służbie Bóg bardzo dokładnie wymaga tej czystości, żeby to, jeżeli czymś się kapłan zanieczyścił, to nie mógł wejść nawet do przybytku, do miejsca świętego, a już nie mówiąc o najświętszego, gdzie wchodzi tam raz w roku. I jest to bardzo, bardzo wymowne. Ta
teraz klaszczemy. Dobrze, co tutaj, no to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, tak, że ta ułomność tutaj wszelaka, nawet tych darów, tak, zastanówmy się też nad darami, nad to, jak poświęcamy czas, jak coś robimy, tak, w służbie dla Boga. W ogóle jak coś robimy w życiu nawet, nie wiem, czy gdzieś to jest, czy to mi się skąd się wzięło, nie wiem, żebyśmy w cokolwiek czynili, to czyńmy to, jakbyśmy dla Boga czynili. Gdzieś tak mi to po głowie chodzi. Że cokolwiek, co robimy, czy w pracy, czy w domu, dla kogokolwiek, to powinniśmy to czynić tak, jakbyśmy to dla Stwórcy czynili. To jest najczystszy dar, ofiarowanie, tak? Bo to nawet dla bliskich, czy dla pracodawcy, to też jest forma oddania, czy, daru, tak? Tak, ale to jest kwestia czystości też duchowej, bo powinniśmy rzetelność w wykonywanych czynnościach, w pracy, wiąże się z tym, że jesteśmy nieobłudni, niewyrachowani, czyli wiąże się z czystością naszego ducha. Tak. To idzie w parze, to nie da inaczej tego powiedzieć. To jest współdziała, jedno oddziałuje na drugie i na odwrót. Tutaj można by się zastanowić, nie wiem, czy to jest istotne dzisiaj, bo to już omawialiśmy chyba jakiś czas temu, dlaczego kapłan miał sobie wziąć za żonę kobietę szczególną, w sensie nie mogła być to wdowa porzucona, tylko miała być to panna, byśmy powiedzieli, dziewica, rozwiązła się zniesławiona. Ale to może to, bo to było rozmawiane chyba z nas poprzednim razem. Może dzisiaj byśmy poruszyli ten aspekt, że ta córka, tutaj 9 werset, mamy 21 rozdział, 9 werset, gdyby córka kapłana zhańbiła się nierządem, zhańbiłaby też i swego ojca, winna być spalona w ogniu. To jest ostre, spalona w ogniu. To spalenie w ogniu wydarzyło też się w domu Izraela, gdzie Tamar, posądzali ją Juda, że... Nie wydarzyła się, tylko miała się wydarzyć. Miała się wydarzyć, tak, i tam też jakby zażądano, Juda zażądał, żeby została spalona w ogniu. Czyli to nie jest jakby w ogóle pierwsza wzmianka na ten temat, że to tutaj dopiero u Mojżesza jest coś nowego. W każdym razie chodzi mi o co? Że zachowanie domowników w domu kapłana rzutowało też na jego czystość. I mamy później już w ciele Mesjasza taki fragment, że tak zwane wytyczne biskupos, tak, bo to jakby przetransliterowano na biskupa, ale to znaczenie jest inne, po polsku chociażby, czyli nadzorca, ten, który stoi zarządzający, jakby hierarchistyczny sposób, to mamy 1 Tymoteusza 3 rozdział, tu jest te kilka wersetów, 6 wersetów mówiących o tych wytycznych i tutaj od pierwszego
Czwarty werset. Niech umie dobrze kierować własnym domem, utrzymywać dzieci w posłuszeństwie i wszelkiej przyzwoitości. Bo kto własnym domem nie umie kierować, jakże potrafi dbać o zbór, eklezję Bożą? Nie może to być człowiek świeżo nawrócony, aby go nie zaślepiła pycha i by nie popadł w diabelskie potępienie. I tutaj też można by się dywagować, bo jest w drugim wersecie mąż jednej żony. Uważam, że to jest bardzo, analizowałem ten fragment po grecku, w różnych przekładach. Jakoś to dziwnie jest w ogóle sformułowane, bo są przekłady, że można by przetłumaczyć ten werset w tej pierwszej części. Przyzwoite przeto, by nadzorca nienaganny był pierwszą niewiastę człowieka. Jakby to połączyć z tymi wymaganiami aronitów, to tam jak miał tylko dziewicę poślubić, tak? I tylko wyłącznie. Rodaczkę w dodatku. To tutaj jakbyśmy to zaczęli razem tłumaczyć, no to na pewno ten biskup, ten nadzorca powinien mieć jedną żonę. Oczywiście jak jest płodna, tak? Bo prawo dopuszczało, że gdy było bezdzietny, mógł sobie wziąć drugą żonę, z której mógłby mieć potomstwo, bo prawo Boże to dopuszcza, więc nakazuje, bądźcie płodni. I w tym kontekście mężczyzna może wziąć sobie drugą żonę. Natomiast podejrzewam, że tutaj katolicki trend mąż jednej żony i później tam dalej jest to wbijane, ta monogamia taka restrykcyjna, podejrzewam, że z tego się to wzięła. Natomiast Bóg dopuszcza, człowiek inaczej, mężczyzna i kobieta mają prawo do potomstwa. To jest podstawowe prawo w Edenie nadane, ono jest niezmienne, nie zmieniło się. I są wyjątkowe sytuacje, dlatego też te zachowania Sary i innych osób, które próbują na własny sposób mieć to potomstwo, dać mężowi, czy samo mieć potomstwo, w różne tam jakieś aspekty kulturowe też wchodziły w to, próbują to uzyskać w taki czy inny sposób. W każdym razie nagle się tu zrobiła stricte monogamia, no i tutaj mamy jakieś historie, które ciągną się łańcuchem za tym. Ludzie nie mają potomstwa, chcą mieć i tu już nauka pomaga im. Ostatnio oglądałem jakiś film taki przyszłościowy, gdzie sztuczna macica w formie jajka, w tym jajku się dziecko hodowało. Tam śmieszne było to, że tej kobiecie, która jakby to jej było, to potomstwo oczywiście z męża, bo chciała mieć syna, czyli tam powiedziano, że mąż jest niezbędny, bo on ma ten chromosom Y i musi być, bo jakby chciała mieć córkę, no to on jest niepotrzebny. I sobie to tak technologicznie hodowali dziecko, no i zaczęła mieć syny, że rodzi i rodzi jajko. Po prostu poród jakby naturalny, ale rodzi jajko. Takie trzeba mieć sny. No, trochę śmieszny ten film, ale no, technologia chyba cały czas idzie w tym kierunku, aby człowiek się uniezależnił od tego, co Bóg stworzył. No właśnie. Daje nam zamienniki, które są straszne tak naprawdę. Film Seksmisja, tak? Gdzie rozradzały się kobiety same, bez mężczyzny. I nie na darmo uważam, bo też o tym gdzieś mi śmignęło przez myśl, nie na darmo te rodowody, nawet Jeszui, to nie jest po kobiecie, jak w judaizmie współczesnym jest, że jest się Żydem po matce. Jak czytamy rodowody, Jeszua ma rodowód po ojcu.
On tam, jak wejdziemy w Grekę w ogóle, to tam jest mowa o spermia greckie, nasienie, z nasienia powstał. Jeszua jest z nasienia. Mężczyzna zrodził mężczyznę. Zrodził, tam jest, jak wejdziemy sobie w teksty greckie, te zrodził to jest spermia, czyli z nasienia. Gdańska zawsze tłumaczy z nasienia. I ona jakby oddaje na polski to. I z mężczyzny jest. I sam ten rodowód zaprzecza tej nauce, gdzie człowiek może się rozradzać, same kobiety, same z siebie mogą się rozradzać. Jest to też kolejny aspekt ludzkości, która... Dążenia do uniezależnienia tak, się od Stwórcy. Przekroczenia czyli... Bożego prawa, tak? Że mężczyzna daje nasienie i zdradza potomstwo. I tak jak pierwszy zbuntowany anioł zrobił coś po swojemu i zaszczepił to później człowiekowi, tak dzisiaj jakby te poczynania, ja osobiście widzę kontynuację tych działań, no tych bo to działań. Jest ten duch, duch buntownika, tak? Potwarcy, oszczercy, diabolos i tak dalej. Widzimy, że gdy się wejrzymy dokładnie te pouczenia najwyższego słowa, bo jego słowa, każde jego słowo jest pouczeniem, jest rozkazem, jest nakazem, jest wytyczną, to trzeba o tym wiedzieć. Te obrazy, historie od pierwszych jakby rozdziałów po późniejsze pokazują, dają nam taką naukę, taką w szerokim spojrzeniu, jak się nauczyć ufać Stwórcy, jak mu oddawać chwałę, jak być mu wiernym. I jakby no, to ta kompleksowe spojrzenie, kompleksowa wiedza na temat naszego postępowania, co się Bogu podoba, co się Bogu nie podoba, te poczynania współczesnych ludzi, gdzie tworzone są różne zamienniki oddania się Jego łasce, powierzeniu się Jemu w różnych sprawach. Jemu, czyli Stwórcy. Stwórcy, tak. Powierzeniu się Stwórcy w wielu sprawach. Oczywiście te zamienniki są prostsze i wygodniejsze w pewnym sensie, ale jeżeli byśmy rozpatrywali też całość konsekwencji z tego płynących, no to rozpacz. Tak. Zgadza się. Wracając do parszy. Uciekło mi to. Łańska, 21 rozdział. Jest taki tutaj fragment, który w tym czytaniu utkwił mi, znaczy dał trochę do zastanowienia, bo przy służeniu, przy służbie w przybytku kapłan nie mógł mieć żadnej wady fizycznej. I tu są wyliczone tutaj od 17 wersetu 21 rozdział 17 różne tutaj ułomności, ale mnie zastanowił ten 19, mający złamaną nogę albo rękę, czyli generalnie jakieś złamanie. Ale zastanowiłem się, czy złamanie obecne, czyli ma złamaną i w tym momencie nie może służyć, czy w ogóle, jeżeli miał złamane coś. Bo jeżeli w ogóle miał coś złamane, no to tutaj mamy ciekawą myśl, bo mamy Mesjasza i przeczytajmy sobie Jana, Ewangelię Jana 19 rozdział, bo jest mowa o tych łamaniu nóg konkretnie. 19 rozdział 32 wersu Ewangelii Jana, tak? 19? Tak, 32.
do 37. Przyszli więc żołnierze, tu już na kaźni jest, pascha się zaczynała. Przyszli więc żołnierze i pomali golenie tym, znaczy pascha od wieczora jeszcze jest około godziny naszego 15. czasu, tak, 15, bo to jest 9 godzina dnia. Przyszli, 9 godzina, to około 15. Godzina była liczona gdzieś tak od 6. Tak, mniej więcej. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie, zobaczmy, połamali golenie, czyli nogi tym, którzy byli z nimi ukrzyżowani, jednemu i drugiemu, lecz kiedy podeszli do Jeszuły, zobaczyli, że już nie żyje, nie połamali mu goleni. Lecz jeden żołnierz przebił mu bok włócznią i zaraz wypłynęła krew i woda, a ten, który to widział, daje o tym świadectwo, a świadectwo jest jego prawdziwe, a on wie, że mówi prawdę, byście i wy uwierzyli. Bo to się stało, aby wypełniło się pismo. Kości jego łamać nie będziecie. I znowu inne pismo mówi, dowiedzą się, kogo przebodli. I stało się to, by wypełniło się pismo. Kości jego łamać nie będziecie. I linki tutaj do tego fragmentu są oczywiste, bo tu dotyczy się baranka paschalnego. I to mamy wytyczną, może ja przeczytam tylko, żeśmy zostali jeszcze przy tym fragmencie, wyjścia 12:43 po 46, tutaj 43 mówi, to jest prawo paschy i w 46 mamy, należy ją spożyć w jednym i tym samym dniu, nie wolno ani kawałka mięsa wynieść poza dom, nie wolno wam też łamać kości w domyśle tego baranka paschalnego. I to jest jakby standardowy, oczywisty odnośnik. I zgadzam się z tym, że jest barankiem paschalnym i nie miała być jego kość złamana, ale odnieśmy też to, że chciano mu nogi połamać. A Jeszua stał się kim? Arcykapłanem. To mamy w swojach do Hebrajczyków o tym mocno rozwinięte. Czyli jeżeli tutaj mamy w kapłańskiej 21 rozdział wytyczne co do kapłanów, gdzie w służbie Bożej oni nie mogli mieć połamanych nóg czy nogi, to ja bym tutaj jeszcze dołożył, że to proroctwo spełniło się w drugim aspekcie, że on miał być tym kapłanem obiecanym i nie mogła być jego żadna kość złamana, jako że on jest czysty, prawy, doskonały, tak? W tym znaczeniu ofiara, oddanie i człowiek służący Stwórcy. Tu później mamy jako to duchowy po zmartwychwstaniu wyniesiony do chwały, jest czysty, bez żadnej wady i skazy. To bym tutaj dodał, że to też odnosi się fizycznie do jego kości, ale w aspekcie nie ofiary jako baranka, tylko jako też arcykapłana, bo on jest w kilku wymiarach. Jest arcykapłanem, jest też fundamentem świątyni, kamieniem węgielnym świątyni w przybytku, czyli jest kilka obrazów w jednym, czyli jest tym, który kapłanem, który niesie też jakby samego siebie na ofiarę w różnych, trudno to sobie wyobrazić w naszym sposobie myślenia, ale tak pisma przedstawiają, że on jest różnymi figurami jakby zależnymi od siebie. On jest tym kapłanem i sam siebie niesie, oddaje jako oddanie najczystsze dla Ojca, Stwórcy. To tyle, co kapłani. Może 23 rozdział. Bo też jest ważna rzecz. 23 rozdział, znany ci, którzy przeszli tą drogę wprowadzania świąt wiekuistego, świąt bożych w swoje życie,
to ten 23 rozdział w miarę dobrze znają. Natomiast ja chciałbym zwrócić rzecz na jeden szczegół. Drugi werset: oznajmij synom Izraela oto uroczystości Jahwe. Na ten zwrot. Bo jest PR żydowski, który mówi: oznajmij Żydom oto uroczystości żydowskie. Oni tak to wymawiają, propagują. Natomiast to słownictwo, te określenia, to są z tamtych kręgów mocno lobbowane. I tak to funkcjonuje. I dziwi mnie, że ludzie, którzy mówią, że są nowonarodzeni i zaczynają w Bogu, w Mesjaszu chodzić, używają tamtej nomenklatury słownictwa. Dziwi mnie to bardzo, bo to nie jest to, co tu czytamy. Oznajmij synom Izraela. Izrael miał 12 synów. Później 13 był wcielony jako po Józefie dwóch synów jego, czyli w zasadzie 13 pokoleń Izraela. Izraela, Jakuba, Izrael, ojciec Izraela. Żydzi to jest już transliteracja z Judejczyków. Judejczycy z jednego pokolenia. To jest jedna trzynasta, jednego syna. Jedna trzynasta to jest. I mówiąc dzisiaj, że to są, oznajmi Żydom, że to są uroczystości żydowskie, bo a propos ci, którzy w ogóle mówią, że prawo zostało przybite do krzyża i tym podobnym, to mówią, że to są żydowskie prawa i żydowskie święta, bo są pod propagandą. To w drugą stronę też idzie. I trzymają to z daleka, bo to są żydowskie, już to minęło i tego typu różne określenia padają. W drugim wersecie to pada, oto uroczystości Jahwe, to są uroczystości Jahwe, nie żydowskie, to są uroczystości Boga wiekuistego, Ojca, Stwórcy nieba i ziemi, On to nadał. I czwarty werset powtarza, bo tutaj w drugim wersecie jako jest odnośnik do szabatu cotygodniowego, a czwarty mówi o innych szabatach, to też musimy wiedzieć, że, bo też jest takie pojęcie dziwne, że szabat się kojarzy z tym żydowskim szabatem w sobotę, natomiast Biblia mówi o szabatach, nie tylko cotygodniowych, na końcu tygodnia, ale mówi o innych szabatach w innych dniach, które tutaj ten 23 rozdział wyszczególnia. Oto i czwarty werset mówi też, zaczyna się, oto uroczystości nie żydowskie, tylko Jahwe. To nie są nasze święta, nie są ludzkie święta, tylko to Bóg ustanawia. On je dał i ja sam po sobie zauważam, że gdy wszedłem w jakąś formę fizyczną, tak, zachowywania, tak jak rozumiałem, z roku na rok się pogłębia, to zauważam, że one są bardzo potrzebne, one bardzo uzmysławiają i bardzo przypominają te wielkie rzeczy, te duchowe rzeczy, uczą nas z roku na rok coraz bardziej duchowych rzeczy rozumieć, ale nie da się zrozumieć tej głębokości, duchowości, wszystkiego, co Bóg dla nas uczynił przez oczywiście Jeszuę, przez naszego Pana i Odkupiciela. Nie da się zrozumieć fizycznie ich nie celebrując, zachowując, budując szałas nawet. Samo to, jak to odnosi się, czym jest taka budowla tymczasowa. Wiele wymiarów z roku na rok są ciekawe powiązania, rozwinięcie, przemyślenia. Każdy jak, roku inaczej się tak, obchodzi. To jest tak niesamowite, że nie ma takiego samego schematu, tylko coś się wydarza, coś jest na inny sposób. Mhm. Jeżeli nie ma się właśnie tak jak takich sztywnych ram co do postępowania, znaczy no pewne zasady są, tak, które trzeba zachować, ale nie ma tej sztywności takiej, że teraz to, teraz to, teraz musi to, tu teraz musi być zapalenie, czy zgaszenie, czy pójście, czy wyjście, czy przyjście.
Właśnie dzieje się u nas przynajmniej tak, że co roku w inny sposób. Tak. Tutaj jeszcze tak a propos tego 23 rozdziału, kiedyś słyszałem taką wypowiedź, że nie można zachowywać tych świąt, bo nie ma świątyni. Tak w skrócie mówiąc, padło gdzieś takie nauczanie, tak bym powiedział, zrozumienie tekstu. Ja odpisałem temu człowiekowi, a szabat zachowywał. Wiem, że szabat zachowywał, ale twierdził, że te święta nie można zachowywać, argumentując, że no nie można ich zachowywać, bo tu są te oddania z tych ofiar, płynów i tak dalej, że to nie można tego uczynić, bo świątyni nie ma. I ja mu napisałem, no to dlaczego szabat zachowujesz, bo też świątyni nie ma. A w szabat były konkretne oddania, Bóg nakazał czynić. Dlaczego szabat zachowujesz, jak świątyni nie ma? No i nie było odpowiedzi, bo to za trudne pytanie było. W każdym razie świątynią, już to wielokrotnie poruszałem, mamy odnośniki, co teraz jest współcześnie tą świątynią, że ta świątynia funkcjonuje i jest. My wchodząc nawet w te dni świąteczne, jesteśmy w tej świątyni, my jesteśmy tą świątynią, my jesteśmy tą budowlą, jeżeli spełniamy te warunki, o których Bóg w wielu miejscach mówi. To co czytałem z 1 Piotra 2:9, królewskim kapłaństwem, jak jest królewskie kapłaństwo, jest lud o takim nazwie, po Mesjaszu, świątyni nie ma fizycznej, to ja rozumiem tak, że ta świątynia nadal jest, te wszystkie prawa obowiązują, tylko weszły w sferę ducha. Jeżeli mamy parszę 31, jeżeli z uczestników są jakieś pytania, to na czacie proszę pisać. Bo jak ktoś chce powiedzieć, to też... No tak, ale to... No tak, chyba, że... Ale jeżeli ten, to na czacie mamy tutaj podgląd. Bo jeszcze chciałem tutaj wrócić do tego, o to uroczystości, o to święta Jahwe i że ten duch, że to wszystko Żydzi i żydowskie, to bardzo daleko sięga. Książka, ostatnio przeglądałem książkę Skanowana, Dzieje, nie pamiętam tytułu dokładnie. Co, musisz podać. No właśnie zapomniałem, jaka ta książka. Zrzut ekranu zrobiłem sobie, a zapomniałem sobie zapisać, jaka to... A, je są. Nie, to nie jest tytuł, to napisane tylko. Pokażę tutaj w programie, jak to daleko sięga, to... Czy to widać, tak? Ale to jest fragment. To jest fragment z książki. Chciałem tylko pokazać, jak to ten PR, że wszystko żydowskie, jak daleko nonsensu sięga. Tu jest fragment. Musisz książkę podać, tak czy inaczej. Egipcjanie byli zuchwałymi wobec Boga i Farao kazał wrzucać do morza chłopców żydowskich. No na pewno, jak jeżeli żydowscy i Judejczycy, no to jeżeli Judejczyków wrzucał, no to wrzucał też innych, no nie tylko z domu Judy, tak? Dlatego zatopił pan całe wojsko egipskie w Morzu Czerwonym. Ale widzimy, jaki nonsens tutaj jest, propaganda, gdzie ona jest wbijana w sposób myślenia chłopców żydowskich. Bardzo im zależy na powiązaniu, że Żydzi współcześni i Żydzi tamci w Egipcie, to jest jedno i to samo. Znaczy to jest jedno i to samo, no, trudno powiedzieć. Jeszua powiedział plemię żmijowe mu współczesnych Żydów. Nie powiedział do Żydów, tylko powiedział do konkretnej grupy z tych Żydów. No tak.
powiedział, miał na myśli przecież nauczycieli, faryzeuszy, saduceuszy i ich sposób myślenia i kreowania siebie. Ale jeżeli posługujemy się tutaj nomenklaturą Żydzi, to powiedział do Żydów. Bo to przecież no nie możesz tak też podchodzić w ten sposób, bo sam Jeszua był Żydem. Uczniowie nie był Żydem. Jego Żydami byli. No właśnie, chodzi o to nazewnictwo. Ale to wróćmy. Pytanie, właśnie, czy to jest z dużej litery, czy z małej, tak? No, słownie jak nie, dzisiaj się już to zatarło. To z dużej i z małej się zatarło, bo kiedyś to rozróżniano pisownią z dużej i z małej. Natomiast dzisiaj, jak czytałem, się to już zatarło, już wszystko jest z dużej, już poszli po całości. Chcę to wyłączyć. Jak to zatrzymać? Nazwijmy to tak, jak to w Biblii jest nazwane, Judejczycy, bo oni byli od Judy jako syna Jakuba Izraela, ale też oni zamieszkiwali, później ta kraina, gdzie oni zamieszkiwali, nazywała się Judea i później w ogóle jakby to się od pokolenia się ziemia nazywała, a później już ci, którzy przebywają tej ziemi, nazywani byli Judejczykami. Tak? Tutaj mamy Marię, nie Magdalenę, tylko Marię z Magdali. No dobrze, ale to jest kwestia wymowy, no bo zobacz, nawet na tych filmach takich prezentujących te wojenne czasy II wojny, to jest jak Jude. No, to jest ale to wymowy. Ja już nie, no, szukałem tego, to w polskim języku to tam 15-14 wiek zaczyna się pojawiać ta nazwa, ale Biblia Warszawska i Świadkowa używają Żydzi, gdzieś miałem to, a w tekście oryginalnym jest Judejczycy, bo jeżeli mówimy Żydzi, tak, no to pójdźmy dalej, to kto zdradził Jeszuę? Judasz? Czy Żydasz? Powinniśmy być konsekwentni. Warszawska powinna już konsekwentnie to tłumaczyć, tak? Bo to nie Judasz zdradził Jeszuę, tylko Juda z Iskariot, z ojca Iskariot, tak? Czy to miejscowość była wręcz? Iskariot jeszcze jakoś inaczej. W końcu to jest Juda. Uczniów było dwóch Jud. Judejczyków. To jest właściwa nazwa, która funkcjonuje, która powinna być. Tak samo jak tutaj czytamy, to są uroczystości, oznajmij synom Izraela, wszystkim synom, wszystkim. Zwrot Izrael czy Jakub w proroctwach odnosi się do wszystkich pokoleń. Proroctwa mówiące o powrocie Izraela do ziemi w ostatnich czasach mówią o Jakubie, że Jakub znowu zafunkcjonuje. Jakub jest tutaj skrótem myślowym, czy Izrael, jako wszystkie pokolenia Izraela, czy Jakuba, 13. I teraz interpretowanie, że w 1948 Żydzi powrócili spełniając takie proroctwa, to właśnie jest to zafiksowanie tą nazwą, że tam nie jest w tekście tych proroctw mowa o Żydach, że powrócą, tylko o Izraelu, czy o potomkach Jakuba. O 12, czy o 13, jak już mówimy w pełni. O 13 pokoleń. I to jest wypełnieniem. I ja na przykład, moje pochodzenie nie wiem, jakie jest, ale podejrzewam, że tak jak Juda pisał swój list, zaczynając nie Juda, tylko Jakub. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Otwórzmy, bo to jest istotne. Jakub, sługa Boga i Pana Jeszua Chrystusa, przesyła pozdrowienie 12 pokoleniom w diasporze. 12 pokoleniom. On śle pozdrowienia do Jakuba, do Izraela. On tutaj prawidłowo tego używa. W rozproszeniu, w diasporze, gdzieś po świecie, tak jak proroctwa Izajasza, Bóg 10 pokoleń
domu Izraela, bo tam była ta nazwa Dom Izraela, Dom Judy, czyli Dom Izraela 10 pokoleń, Dom Judy 2 pokolenia, rozesłał po świecie, bo tak, taki był wtedy ten czas, tak sprzeniewierzenie było i Bóg to rozproszył i one gdzieś tam funkcjonują. Dlatego ja się utożsamiam do jakiegoś pokolenia, z którego pokolenia nie mam zielonego pojęcia. No dobrze, nawet gdyby nie było z pokolenia, to przecież czytaliśmy teraz, że przybysza masz traktować jak swojego. Czyli człowiek, który przybył do ziemi Izraela i zaczął zachowywać wskazówki Stwórcy i jego czcić, miał być traktowany tak samo, jakby pochodził od Jakuba. No właśnie, tutaj... Bo nawet jeżeli by nie było tej jakiegoś fragmentu, szczątka krwi z tamtych pokoleń, to człowiek oddający szczerze się i swoje życie Stwórcy, wypełniający jego prawa, jest wliczany do dzieci Bożych, do pokolenia Jakuba. Tak, no tu chcę udostępnić, nie wiem dlaczego się ekran nie udostępnia. 7, bo znowu PR powstaje pewien. Nie wiem, nie chcę się udostępnić. Jest. Ja, pokazał się. Wikipedia, bo oczywiście znowu powstaje pewien trend, że są Żydzi i są nie Żydzi. No to co mówiłaś, mamy, Bóg mówi, Stwórca, i to są jego słowa, że jeżeli obcy, który zechce u was przebywać i chce, czy mieszka i przestrzega tych praw, to traktujcie jak swojego. Nie jak Noachite, czyli nie Żyda, który zachowuje prawa Noego. Oni to zrobili taki podział. To sobie można na Wikipedii przeczytać o tym, te 7 praw. Przeczytamy w Biblii. Znaczy, no, oni generalnie znajdziemy je, tak? Ale znajdziemy dużo innych praw, które oni nie wyszczególniają. Znajdziesz w takim przypisaniu do danej grupy te prawa? No nie znajdziemy. Bo tutaj mówią o prawach Adama, które są uboższe niż prawa Noego, a prawa Adama, no tak jak mówię, tam więcej znajdujemy tych praw, bo chociażby to prawo do posiadania potomstwa, prawo, żeby jeść owoce z nasionami, bo to ma przekazywać życie. W całym ekosystemie, jak to dzisiaj nazywamy, zwierzęta, w tym też człowiek, jako spożywający różne owoce drzew, które ma nasienie, rozsiewa te drzewa, roznosi. Oczywiście dzisiaj mamy zmanipulowane te genetycznie różne rośliny, gdzie te nasiona w ogóle już nie wydają potomstwa. No to jest nonsens, już zaczyna być, ale to jest, ciągnie się. W końcu razie zamierzenie Boże było tak, że człowiek zrywa z drzewa, idzie dalej na przykład i odchodzi ileś czasu i tą pestkę zostaje mu i wyrzuca ją. Wysiewa, tak? Rozsiewa te drzewa. Taki jest cel tego wszystkiego, dlatego miał jeść owoce, które mają nasiono. Dzisiaj w naszych czasach, gdzie powstają arbuzy bezpestkowe, mandarynki bezpestkowe, winogrona bezpestkowe, to tylko te takie, co mi przychodzą pierwsze na myśl. Pełno takich rzeczy, które sprzeciwiają się. Których pestki są w ogóle wartościowe, nawet bardziej niż reszta owocu. Tak, no ja też swego czasu przełamałem się, bo arbuza pestki wyrzucałem, zacząłem je gryźć. Jest olej bezpośrednio nieutleniony, nic z nim nie zrobione. Pyszne są dla mnie te pestki arbuza. Chrupię je, wybieram kawałki z pestkami. No gorzej jest z winogronowymi. Niektóre są twarde, takie gorzkie.
No dobrze, co jeszcze? Mamy 23 rozdział kapłańska. Czy coś jeszcze, czy zakończymy tą część dzisiaj? A propos tych świąt 23 rozdziału, tak jak mówiłem, rok zaczyna się po przesileniu wiosennym, czyli tak skrótowo mówiąc na wiosnę, nie dzisiaj jest 30, nie pojutrze, nie 1 stycznia. A propos 1 stycznia, słuchałem ostatnio radia i jakaś pani tam mówiła o jakichś recyklingach, śmieciach, no i tam ten speaker mówi, jakie życzenia noworoczne, no i ona mówi tak, moim zaklęciem, aż mnie zamurowało, że ona to w ogóle powiedziała, moim zaklęciem jest, żeby w przyszłym, najgorszy dzień z przyszłego roku był lepszy od najgorszego dnia z zeszłego roku, coś takiego, z tego roku, tak. W sumie zamurowało, że zaklęciem, ona to wypowiedziała zaklęciem. No i jak się dokładnie zastanowić, no to są zaklęcia. Ludzie chcą zaklinać tymi życzeniami przyszłość, rzeczywistość, jakkolwiek tam nie ma w tym w ogóle Stwórcy, jak sobie uświadomimy to. Nie dajmy się wkręcać w to. Ten duch tego świata niech zostanie w nim, natomiast my mamy wyjść, tak jak jest powiedziane, wyjdźcie mój ludu z Babilonu, z tych różnych rzeczy, które w nim są. Jednym z nich jest te czasy, które ten świat uważa za święte swoje, a druga rzecz, tak jak powiedziałem, na słownictwo. Zacznijmy od słów, bo cały błąd, przepraszam, cały błąd ludzkości zaczął się od słów. Zauważmy to. Manipulacją wedenie słowami. Na pewno nie umrzecie. To jest manipulacja słowami i wiele książek napisanych, doktryn, podbojów jakichś cywilizacji, wszystko zaczyna się od słów, od edukacji. Od dobrego marketingu swojej idei. Tak, Polskę, jak mamy zabory, sobie przypomnimy, to w szkołach uczono myśli zaborców. Rugowano Polskę już od małego. Jeżeli się przyjrzymy... I to, ja nie mówię to, bo nie jestem nacjonalistą Polski, ale mówię o mechanizmie, jak to funkcjonowało. Mamy zabór Izraela wzięty do niewoli, do Babilonii. I tam też młodzieńców brano, żeby ich kształtować, ale podług własnej ideologii. Żeby oni myśleli, postępowali tak, jak im ten zabór nakazywał. Cały czas zaczyna się przede wszystkim od języka. W Bibliach jest język różny. Dlatego zwracajmy na to uwagę, bo jeżeli zaczynamy używać właściwych określeń, zaczyna nam się zmieniać też myślenie, zaczyna nam się rozszerzać myślenie. Właściwe zaczyna wchodzić myślenie, tak? Oto uroczystości Jahwe. To nie są uroczystości żydowskie, tylko oto uroczystości Jahwe. Zaczynamy inaczej patrzeć na to. Od słów się zaczyna. No bo jeżeli słuchamy tylko pięknej mowy czyjejś, to nie jesteśmy w stanie wyrobić sobie własnego zdania, poglądu, własnej świadomości. Dlatego nawet jak się przyjrzymy, osoby, które mają gładką mowę, im łatwiej jest przeforsować swój sposób myślenia i swoje cele. I warto jest się zastanawiać, bo czasami człowiek ma taką przypadłość, że daje się podnieść takim słowom gładkim, lekkim energii danej osoby, która w jakiejś energii wypowiada te gładkie słowa. I warto mieć na wodzy swoje reakcje na takie zachowania, ponieważ często, nie mówię, że zawsze, bo takie słowa bywają w
dobrych celach i właściwe też wypowiedziane, ale często one mają na celu nas jakby porwać i narzucić w pewien sposób ten tok rozumowania osoby wypowiadającej. Warto tak lekko na wstrzymanie i przemyśleć samemu, poszukać jakichś informacji, zdystansować się chwilę i wyrobić sobie własny światopogląd. Światopogląd to mi się też to słowo nie za bardzo podoba, ale nie wiem jak tutaj innym słowem to zamienić. Własne zdanie, własną wiedzę zdobyć na dany temat iść za tym, co się samemu z własnym sumieniem doszło i wierzy. Mhm. Natomiast ze zrozumieniem powinno iść też czyn, bo samo zrozumienie czy zauważenie czegoś to jest jedno, a za tym powinno być czyn, czyli progres, czyli wprowadzenie. Jeżeli słowa zaczynamy rozumieć, to zacznijmy używać tych właściwych słów. Tutaj przykład dosyć prosty. Rzymian, otwórzmy 16:16. I ja chciałem zwrócić uwagę na przykładowo takiego wersetu, że często pada takie wprowadzenie, że czytam ze Słowa Bożego, albo że to są Boże Słowo natchnione. I czytam werset przykładowy, bo ich jest bardzo dużo. Pozdrówcie jedni drugich świętym pocałunkiem, pozdrawiają was wszystkie kościoły Chrystusa. To jest przykład poznański. I teraz, jeżeli mamy taki werset wprowadzony, że to jest Słowo Boga, albo Boże, że natchnione i tego typu określenia, to teraz każdy zaczyna używać, że to są kościoły Chrystusa. To jest dosyć proste słowo, bo to jest eklezja, zgromadzenie, tłumaczone w warszawskim przykładzie na zbór, ale to zgromadzenie, proste, zwykłe słowo, nie żadne religijne, ale wprowadzając to, że to jest słowo od Boga, to przekład poznański jest natchniony i każde słowo jest natchnione od Boga i ten zwrot kościoły jest funkcjonujący. Sam zwrot kościoły już ukierunkowuje, bo to teraz powstały kościoły Chrystusa, czyli to jest coś innego od Jakuba, od Izraela. Już widzimy, już to słowo już wprowadza taki podział. No i to jest duch tych osób, jak sobie przedmowę przeczytamy, czy Biblii Tysiąclecia, czy warszawskiej, czy poznańskiej, to jest duch tych osób, które to tłumaczą. Warszawska Zbory Chrystusowe. Świadkowe tak. Zbory. No tak, ale to akurat w tym fragmencie Warszawska mówi zbory, ale w innym miejscu mówi Żydzi. Tylko o tym mówię. Kościoły. Septuaginta, zbory. Fragment ten nie jest żadnym Słowem Bożym, nie jest Słowem natchnionym i Bożym, bo Słowem Bożym i natchnionym jest chociażby to, co czytamy w kapłański 21 rozdział, Jahwe rzekł do Mojżesza. Jeżeli mamy taki zwrot, to jest słowo, które Bóg przekazał Mojżeszowi. To jest tak. Też nie lubię tego określenia, w 100% czyste słowo Boże. Natomiast tamto to jest list. List do Rzymian Pawła. I ten zwrot kościoły nie jest żadnym zwrotem natchnionym, bo Bóg takich słów w ogóle nie używa. Bóg używa słowa zgromadzenie. Zgromadzać się, idźcie w zgromadzenie, jesteście w zgromadzeniu. W zgromadzeniu. Czy takich ludzi, czy takich? Czy mamy zgromadzenie nauczycieli, czy mamy zgromadzenie Izraela, czy mamy zgromadzenie
tych, którzy się przyłączyli do Mesjasza, to są zgromadzenie. Dzielimy później to zgromadzenie na jakiś szczególnych pod jakimś względem. Tak? Mamy zgromadzenie Izraela, święte zgromadzenie Izraela. Cała ludzkość jest zgromadzeniem, ale w tym zgromadzeniu Bóg wyszczególnił, uświęcił szczególny lud dla Jego imienia. I to też jest zgromadzenie. Nic nie ma szczególnego w tej nazwie zgromadzenie. Natomiast wprowadzając słownictwo specyficzne, chcę jeden z drugim, który tłumaczy, wywołać określone skojarzenie, określoną myśl. Na to chcę zwrócić uwagę, bo zaczyna ją funkcjonować, zaczynają, one funkcjonują już od dłuższego czasu. Wracając do tych świąt, bo tutaj jakby w parsie nadal jesteśmy, oto uroczystości, oto święta Jahwe. I tak jest to napisane, i tak pierwszy werset mówi: Jahwe tak przemówił do Mojżesza. Nie zmieniajmy, nie stawajmy się. Marek dzwoni. Nie stawajmy się. Nie stawajmy się. Tak jak w Edenie, oszczerca, przekręcając słowa. Oznajmij synom Izraela oto uroczystości Jahwe. Tak brzmi wypowiedź Najwyższego. Nie przekręcajmy.